wyprzedzałam! Było! Mówiłam, żebyś tu nie wracała, więc przyprowadziłaś szamankę? Gdzie ona jest? Nie macie pojęcia, z czym walczycie. Lepiej odejdźcie. To ją zabrało. O czym ty mówisz? To nie wygląda dobrze. Musimy szybko uprzedzić pozostałych. Czy to normalne zjawisko? Nie sądzę. Ale w fiolecie mi do twarzy, nie uważasz? Jesteście! Czy ceremonia się odbędzie? Och, chciałabym już wreszcie wiedzieć, jakie jest moje przeznaczenie! A gdzie szamanka? Zbierzcie wszystkich w drzewie wróżek. Szybko! Nie znalazłem żadnej informacji o purpurowym księżycu. Ani o zdarzeniach podczas ceremonii. Ale szamanka na pewno zna odpowiedź. O, szamanki Lujany tu nie ma. Więc kto nas tu zebrał? Lujana zniknęła. Mogę prosić o ciszę? Jak to? Może ktoś zrobił krzywdę? A to się chyba słyszałem o czymś takim. Bądźcie cicho, ludziska! Szamanka Lujana została porwana. Nie mogę przez kogo! Pozwólcie Livi mówić! Bad Fairies mają coś potężnego. Nie mam pojęcia co to, ale jest przerażające. To stąd ten dziwny księżyc? Możliwe, nie wiem tego. Wiem tylko, że Bad Fairies nad tym nie panują. I to coś porwało szamankę Lujanę. Josie, powinnaś była ją ochronić. Nie było jej tam, tylko ja. A więc to twoja wina. Nie mogę się z tym zgodzić. Gdyby nie Livi, to nawet o niczym byśmy nie wiedzieli. Dobrze, więc Bad Fairies mają potężną magię i naszą szamankę. To raczej nie brzmi za dobrze. Możemy uratować szamankę. Tak niedoświadczone wróżki jak wy nie będą decydować o losach Ayumy. Po naradzie przywódcy plemion ogłoszą, co należy zrobić. Zaufajcie nam, a także naszym działaniom. Mimo, że szamanki tutaj nie ma, duch Ayumy wciąż żyje w nas. Ayuma! Nie! Proszę, czekajcie! Nie mamy zbyt dużo czasu. Ponieważ pewna Forest Fairy postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce, to przez ciebie, Livi, Ayuma jest w niebezpieczeństwie. Nasze losy są pod znakiem zapytania, w tym i twój. Świetnie nam poszło. Serio? Bo ja miałam wrażenie, że raczej kiepsko. Straciliśmy szamankę i to wszystko moja wina. To nieprawda. Naprawdę chciałam tylko pomóc, ale nie wyszło. Widocznie potrafię tylko psuć. Livi! Muszę pobyć sama. Proszę. Josie, boję się. Ja też. Psówko, kiedy wybrano mnie na Forest Fairy, wiedziałam, że to moje przeznaczenie. Zawsze kochałam i dbałam o rośliny i zwierzęta w całej Ayumie. Ale tego się nie spodziewałam. Myślałam, że szamanka dostrzegła we mnie coś wyjątkowego. Ale to tylko moja wyobraźnia. A co jeśli Leoti ma rację? Nie przetrwamy bez Lujany! Co teraz zrobimy? Cokolwiek? Nie możemy tak siedzieć i marnować czasu. Musimy zacząć działać. No i to jest język, który rozumiem. Ale mówimy w tym samym języku. Nie chodzi... Nieważne, mam pomysł. Musimy znaleźć Livi. Mówiłam, że potrzebuję chwili dla siebie. To było dawno temu! Nie minęła nawet godzina. Wiesz, że Josie jest niecierpliwa. Tak jak i ty. Dokładnie, ale to dlatego, że nie mamy czasu do stracenia. I dlatego przyleciałyśmy tutaj. To ty nie śpisz? Długo na was czekaliśmy. Jak to? Chcecie zadać nam pytanie, prawda? Przez to całe zadawanie pytań mamy teraz problem. Powiedz, czy ty naprawdę tak myślisz, Livi? Tak. Josie i Elvi myślą, że potrafię pomagać, ale ja tylko wszystko psuję. Jestem zwykłą Forest Fairy. Nie mam zielonego pojęcia o ratowaniu szamanek czy potężnej magii. Nie wiedziałam nawet, że Bad Fairies żyły kiedyś z nami w zgodzie. Tak było? Pierwsze słyszę. Gdybym była dobrą wróżką i skupiła się na pracy, to nic złego by się nie stało. Co? Co was tak śmieszy? Czy twoim zdaniem skrywasz w sobie tak ogromną moc, że nawet bierzesz na siebie odpowiedzialność za czyny innych wróżek? Tak! Znaczy nie! Livi,
Zostałaś postawiona w bardzo trudnej sytuacji i podeszłaś do niej z wielką odwagą, mądrością i przede wszystkim z empatią. Ale czasu nie da się zatrzymać i mamy go niestety coraz mniej, więc Livi, zadaj swoje pytanie. Proszę powiedz, co powinnam zrobić? Zaufaj swemu sercu. Ale to nie jest żadna odpowiedź! Czy ty chcesz powiedzieć, że drzewo mądrości się myli? Nie, ale zaufać sobie? Serio? Zaufała ci sama szamanka Lujana, a także twoje przyjaciółki. Ja również ci ufam. Więc jeśli uważam, że najpierw powinnyśmy ratować szamankę... Wierzę, że postąpisz dobrze. Co wy tutaj robicie? Nie możecie tak po prostu wpadać do drzewa mądrości i zadawać mu pytań. Livi i ja znamy się już nie od dziś. Ale jak taka młoda wróżka... Loti, wiem, że ty, Martin i pozostali myślicie, że jesteśmy młode i niedojrzałe, ale tak nie jest. Zrozum, proszę. Szamanka uważała, że jesteśmy zdolne, zaradne i odważne na tyle, by stanąć u jej boku i towarzyszyć jej w wyprawie, by poznać sekret Bad Ferris, ich niebezpieczną czarną magię. Jest potężna i przerażająca. Uwięziła szamankę. Boję się. Tak jak wszyscy, ale razem z Josie i Elvie mamy zamiar ją uwolnić. Będziemy walczyć, by uratować Ayumę. Same albo z wami. Postępujecie zbyt pochopnie. Lecę z wami. Ja też. No a wy na co czekacie? Ruchy, ruchy! Odzyskamy szamankę. Musimy. Nie macie pojęcia, co was czeka, ale na całe szczęście macie mnie. Już ja was przygotuję do walki.